Dzień dobry. Jesteśmy na targach w Bednarach koło Poznania. Prezentujemy nasze stoisko. Mamy 10 maszyn. Jako nowość jest wywrotnica mechaniczna, która stoi obok mnie. Wywrotnica nie potrzebuje żadnego agregatu hydraulicznego, przyłącza do energii. Jest obsługiwana wózkiem widłowym po wstawieniu palety w skrzynię. Kolejnym urządzeniem, które tutaj prezentujemy, jest kosz rozładunkowy KRM 2003T. 2000, czyli 2 metry szerokości taśmy głównej, na którą wysypywany jest produkt. 3T, czyli 3 taśmy poprzeczne z możliwością regulacji lewo-prawo i 14 rolek separatora. Wydajność około 50 ton na godzinę. Idąc dalej, mamy wagę kanałową WKM. 10 kanałów, dość duże kuby, około 5-7 litrów, co naprawdę nie ma problemu ani z pietruszką, ani z grubymi sylerami. Wszystko było sprawdzone u klientów. Kolejną nowością na naszym stoisku jest raszlownica RM32N. Tu akurat jest dwunitkowa głowica szyjąca. Maszyna ta przeszła gruntowną przebudowę na początku roku. Mamy możliwość zapamiętywania programów, czyli zapisując wszystkie ustawienia grzałek, przenośników i wysokości taśmy, możemy je zapamiętać. Później, zmieniając worek powiedzmy na 10 czy 15 kg, również możemy to zapamiętać. I ponownie, wracając do mniejszego opakowania, program zostaje wczytywany i nie musimy na nowo wprowadzać wszystkich ustawień. Dalej mamy przedstawione, to już nie jest ustawione w żaden sposób w linii, mamy przedstawione dwie maszyny, szczotkarkę 9190. Jest to nasz flagowy produkt, od kilku lat sprzedaje się ona bardzo dobrze i bardzo, bardzo dużej ilości. 9 wałków o długości roboczej 190 cm. Dalej idąc, mamy ocieraczkę do obierania warzyw. Też jest to nowość, od jakiegoś roku jest w produkcji. 9 wałków korundowych, ślimak, który pomaga przepychać surowiec. Przede wszystkim wałki korundowe są o małej średnicy, co bardzo pomaga przy okrągłych, małych rzeczach, na przykład przy drobnych ziemniakach. Dalej idąc, waga nierdzewna to, można powiedzieć, flagowy produkt, bardzo dobrze sprzedający się w dwóch wersjach wyposażenia, czyli jedna taśma do warzyw podłużnych, marchew, pietruszka, dwie taśmy, tak zwana taśma doważająca, do ziemniaka i cebuli, ogólnie do rzeczy okrągłych. Dwie wersje wykonania, tak naprawdę jak przy wszystkich maszynach, wersje lakierowane, ocynkowane albo wersje nierdzewne. No i za mną ostatnia maszyna, którą przedstawiamy na stoisku, to jest osuszarka rolkowa. Tutaj mamy szerokość 60 cm, w ofercie jeszcze dostępna w szerokości 120. 15 rolek albo 10. Tutaj mamy wersję 15-60, czyli 15 rolek 60 cm szerokości.